Hej, hej kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj pokażę Wam urywki z naszego weekendu na Śląsku z pewną znaną youtuberką. Byliśmy ostatnio z wizytą u Kasi na Śląsku u przyszłej chrzestnej Ruperta. No i to była pierwsza taka podróż Bobasków tak daleko, tak długo, bo do tej pory najdalej byliśmy w Poznaniu, który od naszego miasta dzieli 2 godziny drogi. Więc tak naprawdę zazwyczaj całą podróż do Poznania Bobaski przesypiały, budziły się na miejscu, no i nie było problemów z postojami, z ewentualnym czasem aktywności w samochodzie, a teraz jechaliśmy naprawdę długo, bo jechaliśmy 5 godzin, bo to też jesteśmy mistrzami, bo stwierdziliśmy, że pojedziemy darmową trasą, bo na autostradzie to nie wiadomo, czy będzie gdzie się zatrzymać, jak będzie taka potrzeba, a trzeba było od początku jechać autostradą. Już wracaliśmy autostradą, było lepiej, było szybciej, no ale w pierwszą stronę człowiek uczy się na własnych błędach. Opowiem Wam dzisiaj, jak Bobaski zniosły podróż i jak to zaplanowaliśmy, żeby tą podróż zniosły jak najlepiej, ale najpierw pokażę Wam urywki z naszego weekendu. Kasia z Ramonem przygotowali dla nas pyszne jedzenie. Byliśmy 2 razy w centrum handlowym, raz z Bobaskami, a raz same z Kasią, a Bobaski zostały z tatusiami. No i Bobaski i dzieci trochę większe niż Bobaski i Kasi, z tatusiami w domu, także 2 ojców, 4 dzieci. A my byłyśmy w centrum handlowym w Katowicach. Weekend szybko upłynął, było naprawdę super. Wypoczęliśmy jak na najlepszych wakacjach, graliśmy w gry planszowe, kładliśmy się późno spać, ale to w sumie dla nas nic nowego, bo my żyjemy w wiecznym niedoczasie i kiedy położymy Bobaski, to zawsze jest 1000 rzeczy do zrobienia i w końcu kładziemy się o północy, o 1:00 spać. To jest radosny dźwięk, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. Zobaczcie urywki z naszego weekendu na Śląsku. Ogólnie vlog we vlogu. A ja dogrywam telefonem lightowo, bo... O nie, bo mam tutaj gdzieś. Masz, bardzo ci podobał. No właśnie gramy w COVID-a. Zobaczcie tutaj. Jest właśnie już rozłożona plansza do COVID-a. Ty wygrałaś. Bo jestem szczepiona, także... Wygrałeś. Powinnaś dostać lekarza od razu. Zobaczymy jaka fucha mi się trafi. Ale myślę, że ogólnie... Przegramy. Gra jest po holendersku. I jesteś jedyną osobą. Ramon jemu tłumaczy po angielsku. No, także... I jeszcze wspominając, tak, że to... Zaczynajmy. Ale co, mam wylosować, czy co? No weź rychonek mały, jaki nie, chcesz? Nie, bo jestem zielony. Nie, nie. Kłamstwo. Wziął zielony Ramon. Ramon, nie wiem, o co chodzi. Oh yeah, sorry, that's wrong. Właśnie. Because we need to take a card no, and then you're the color of the card. Oh. Zepsuł zabawę. Oddaj. Nie wziąłem. Tak. Make proper, right? Yeah, yeah, it's okay. Okay. No, będzie losowanko. Wiedziałam, czekaj, że nie. Ty wyslosujesz, ja mam będę lekarzem. Człowiek musi się posiłkować. Proszę, co jest napisane na mojej karcie?
nie wiadomo. Więc tutaj Google Lens. Okej. Wszystko wiem. Jest napisane. Ona wie. Czy wygrałaś? Tak. Możesz te medicine, lekarstwo. A ja mam, że mogę się dzielić miastami z wami i mogę wam dawać. I jestem supportem. No. To dobrze. A ja... dzięki mnie nie będą... zaraza nie będzie się rozprzestrzeniała, więc chyba ten dobrze. Jesteś szczepiona w grze. Ja jestem jak pies się poczułam. Ale fajnie, lubię. Jak coś, to a po prób, psów. A gdzie są dzidziutki? Dzieciutki są na drugim telefonie. Babies. Ja gdzie są babies? Wyłączone. Okej. So, shall I explain the game again? Są odpalone. Mam dwa. Jestem matką jednorożca i Sophie. Są. A twoje dzieciutki? Jednorożec. Ups, pod pachą. Jak chcesz skręcić dwa vlogi na raz? Dobrze czy nie? Dobrze. Jak chcesz skręcić vlogę? Dobrze. 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 Ok, Google, beatbox. Już myślałem, że nigdy nie spytasz. Normalni ludzie po 30 robią... Ok, jestem, tylko ja jedna po 30. Ogólnie jesteśmy my. Jest Kasia, jestem ja. Nie ma dzieci. A gdzie są bobaski? Nie ma bobasków. A gdzie są ojcowie bobasków? Nie ma. Sprzedałyśmy. Nie ma, sprzedałyśmy. Jesteśmy na zakupach, także zaraz zobaczymy, co to z tego będzie. Dobra. Bez dzieci. Idziemy. Najważniejsze. Kasia, jak jesteś zadowolona? Bardzo mało, przymierzysz to fioletowe. I zrobisz mi... pójdziesz po to szybko? I przymierzymy to, błagam cię. To może być... Teraz już jesteśmy daleko w kolejce, więc... Nie, jak pojdziesz, będę wyglądała jak w śpiochu. Cudownie, nie? Będziesz babiczkiem. Zawsze chciałam właśnie być. Jak myślisz, nie nagrywam? Martyna zamknęła na inny zamek. Też nie. To dziwne, bo no. To nie jest nasz dom? Może inny klucz. Nie możemy się dostać. 4 dni nas w domu nie było. To jest normalnie działa. O co ci dzieci. Jednak wyjdziemy do domu. Kotki nam przyniosły paragon. Kotki. Jesteśmy. A czemu to widzimy? No właśnie nie wiem. Okno jest otwarte. Nareszcie jest tak piękna pogoda, że można nagrywać na zewnątrz. Dzieci śpią, więc nie będę im tam gadać nad głową, nie będę modulować głosem, bo jeszcze ich obudzę, a sen dzieci jest święty. Plan był taki, żeby oczywiście wyjechać jak najwcześniej, ale tak jak to z nami bywa, no wyjechaliśmy gdzieś koło godziny chyba 14 ostatecznie. Kupiliśmy różne prezenty dla dzieci, dla Kasi, dla Ramona. No i tak się wydarzyło, że pan kurier postanowił te prezenty dostarczyć w dniu naszego wyjazdu, a naprawdę zamawiałam dużo, dużo, dużo wcześniej. No i czekaliśmy na tego pana kuriera. Ostatecznie było tak, że jeździliśmy za nim po mieście, ale dorwaliśmy prezenty i zostały dostarczone
i bardzo się cieszę, ponieważ Juanito tak się cieszył z tego, co dla niego wybraliśmy. Nie nagrałam tego, nie mam, Kasia ma to chyba nagrane, ale wiecie, chciałam później dosłać pocztą, jakby nie doszły, ale udało się i mogliśmy zobaczyć, jak strasznie mu się podobało, a to nie było jakieś takie, wiecie, super rzeczy. Myślałam, że a, fajne, ale w sumie rzuci w kąt, a jemu się tak mega podobały te nasze prezenty. Naprawdę, aż pogać się chciał, już się łzy pojawiały w oczach. No ale w każdym razie wyjechaliśmy właśnie dość późno. Ale nasze dzieci nie były na spacerze, więc po prostu wsadziliśmy do samochodu i zasnęły na ten swój najdłuższy sen. No i wszystko super, spały 3 godziny, ale później się obudziły. Tutaj cycek, tutaj tego. Zawiesiliśmy im kostki na tych takich obręczach od fotelika. No, ale niestety to na długo nie wystarczyło. Więc trochę krzyku było, myślę, że tak około 2 godzin, po czym zaczęło się ściemniać i zasnęły znowu już z tem nocnym na dłuższy czas. Więc stwierdziliśmy, że to jest naprawdę najlepszy możliwy scenariusz, bo jeżeli wyjechalibyśmy z samego rana, to załapalibyśmy się tylko na ten sen taki poranny, spacerowy, no a później byłoby jasno, więc nie zasnęłyby snem nocnym. Więc wracając zrobiliśmy to samo. Wyjechaliśmy około 13, że najpierw zasnęły na 2-3 godziny tym snem spacerowym. Później oczywiście zrobiliśmy przystanek, ja ich nakarmiłam ze 2 razy, trochę pokrzyczeli i zasnęli snem nocnym. Także naprawdę podróż na plus z naszymi dziećmi, no które nie są takimi dziećmi, które tam można zagadać, puścić piosenkę czy coś. Naprawdę krzyku było stosunkowo niewiele w stosunku co do całej podróży. Zastanawiałam się, jak to zrobić z tym naszym rozszerzaniem diety, czy powinniśmy zrobić jakieś potrawy do słoiczków dla nich. Ostatecznie stwierdziłam, że przecież Kasia ma kuchnię, więc tam będziemy ogarniać. Nie braliśmy krzesełek, bo i tak bierzemy ze sobą zawsze cały dom, więc no, stwierdziliśmy, że nakarmimy ich na kolanach i w sumie to było tak, że jedli to samo co my. Raz była jajecznica na obiad, to jedli jajecznicę, raz Kasia im zrobiła marchewki na parze, to jedli marchewki, chyba raz Marcel dał im mandarynkę czy pomarańcza, po prostu co było, to jedli, patrzyliśmy tylko, żeby nie było to przetworzone, żeby nie miało cukru i soli i tyle. Na szczęście dzieci były łaskawe i tylko jedną noc na wyjeździe mieli taką, że wstawali bardzo często, ale ogólnie budzili się należycie, tak, także byliśmy w miarę wyspani. Jakieś tam odstępy między pobudkami były 2-3 godzinne, więc naprawdę super. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No było ekstra. Fajnie było wyjechać, pogadać z dorosłymi ludźmi, trochę oddać dzieci, pojechać do centrum handlowego. Oczywiście nic nie kupiłam, bo wiecie, jak ja poszłam pierwszy raz do centrum po takim czasie, no to wszystko mi się udawało. Wszystko wzięłam do przymierzalni, wszystko, ale nic nie kupiłam, nic. Tak jak to zazwyczaj jest, jak idziemy na zakupy z pieniędzmi. Dzięki kochani, że byliście dzisiaj z nami. Widzimy się już bardzo niedługo. Właściwie mam już materiał na następnego vloga, więc spodziewajcie się go w weekend. Myślę, że przysiądę i myślę, że będzie weekend. Także nie widzimy się standardowo w środę, tylko widzimy się w weekend. Tak, w nagrodę za to, że ten dzisiejszy vlog był opóźniony. Cześć!